Radio 90. Muzyka wybrana dla ciebie. www.radio90.pl. Adrian Naczyk, Szkoła Podstawowa nr 15. Konkurs polegał na tym, ażeby każda szkoła podstawowa, która bierze udział w konkursie, zrobiła jak największą kulę z plastikowych butelek. Te kule faktycznie ogromnych rozmiarów. Tak. Ile butelek mieści się w takiej kuli? Ciężko powiedzieć, będę musiała zapytać uczniów. A tak pani szacuje, 100, 200? Myślę, że 100 na pewno. Cały konkurs w ogóle tutaj propagujemy ideę segregacji śmieci wśród mieszkańców Rybnika. Pogoda storpedowała dzisiejszą akcję. Bardzo, strasznie, ale damy radę. Beata Milczarek, Szkoła Podstawowa nr 34. Dzieci z 34 zbierały wszystkie klasy od 1 do 6 plus dzieci świetlicowe, a dziesiątka uczniów później, która dzisiaj będzie je próbowała w jakiś sposób umocnić. Ile butelek mieści się w takiej kuli? 220, czysta. Tą kulę zużyliśmy chyba na nią, nie wiem, no, 300 więcej butelek. Butelek po czym? Po różnych piciach na przykład. Wodzie. W wodach gazowanych i toniku. Toniku. Każdy z was przynosi do szkoły butelki. Bo niektórzy nie przynosili. Niektórzy nie przynosili. To pokazuje, jak wiele tych butelek używamy na co dzień. No, tak. Radio 90. Muzyka wybrana dla ciebie. www.radio90.pl.